Witajcie kochani, czas na kolejne ozdoby świąteczne. Potrzebujemy patyczek, pisak, nożyczki, klej na gorąco, drucik kreatywny i chyba to wszystko. Ok, bierzemy sobie patyczek i przyklejamy do patyczka waciki. Raz, dwa i trzeci wacik. O, gotowy. I teraz wycinamy z kartki paseczek. Paseczek gotowy i trójkącik. Żeby było nam łatwiej, wycinamy najpierw kwadrat. Zginamy go na pół i tniemy pod stosem. I zobaczcie, jak rozkładamy, to mamy trójkącik. I teraz na samą górę kleimy sobie paseczek. I będzie teraz czas na trójkąt. I mamy taką piękną, świecącą czapeczkę. Zobaczcie. Tak to wygląda. Teraz czas na oczka. Najlepiej narysować je flamastrem. Jedno oczko i drugie oczko. Bałwankowi brakuje jeszcze noska. A że mamy zimę, i na dworze nie do końca jest ciepło, to nohal zrobimy czerwony. I zobaczcie, wystarczy tylko na brzegu noska przykleić i mamy nosek. Teraz bierzemy drucik kreatywny, podnosimy naszego bałwanka, o, zawsze się przyklei. I teraz robimy pętelkę i będzie to szalik i kolejna pęteleczka i zobaczcie, jak to pięknie wygląda i mamy wesołego bałwanka.